Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie Henryk Łabędź. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, pani redaktor. Dziękuję. Witam wszystkich słuchających. Ja zacznę od pytania o ocenę roczną kadry kierowniczej, bo wiem, że dzisiaj taka ocena w przedsiębiorstwie zbrojeniowym w Tarnowie rusza. Na czym będzie polegać? W związku z polityką rządu, który chce wzmocnić tych najsłabiej zarabiających i zwiększającą się płacą minimalną, oczywiście musimy także reagować na te wydarzenia. One są w dobrym kierunku. Uważam, że ludzie powinni godnie zarabiać. Natomiast od nas, pracodawców, zależy, w jaki sposób będziemy sterować tymi wynagrodzeniami. Więc po prostu pracownicy wszędzie wcześniej mieli taką ocenę roczną, wystawioną przez mistrzów, kierowników, dyrektorów poszczególnych pionów. Natomiast do mnie należy kompetencja oceny tych dyrektorów i kierowników, więc dzisiaj będę i jutro oceniał kadrę kierowniczą. A w praktyce w jaki sposób? Rozmowa indywidualna, oczywiście są kryteria ocenne tego kierownika, to jest mobilność, dyspozycyjność, kompetencje, więc przepraszam, bo nie wszyscy pewno widzą, jak wyglądam, natomiast ze względu na to, żeby nie deprymować kadry kierowniczej, jestem normalnym prezesem, więc po prostu dzisiaj bez krawatu, bez innych, takiej swobodnej rozmowie, żebyśmy wymienili po czasem pozory mylą, więc daję swobodę takiego spotkania, co najmniej pół godziny takie spotkania się odbędą, więc kierownik czy dyrektor, którego na co dzień widzę przez cały rok, będzie miał dodatkową możliwość wypowiedzenia się, jak widzi swoją rolę w firmie, jakie ma perspektywy, jakie pomysły. Pewno z niektórymi się zgodzę, z niektórymi będziemy modyfikować te pomysły, ale to wszystko ma służyć rozwojowi zakładów mechanicznych. To kadra kierownicza, a cała załoga też będzie oceniana? Tak jest. Kadra, myślę, że już raczej pracownicy firmy już są prawdopodobnie oceniani na finiszu. Są ostatnie spływające dokumenty, bo także, tak jak kadra kierownicza, to jest w formie formularza, to jest bardzo standardowe z jednej strony, ale z drugiej strony także bardzo precyzyjne. Jest to zarządzenie, które mówi o tym, jak należy oceniać, jakie kryteria trzeba brać pod uwagę. W styczniu lub w lutym od 1 stycznia oczywiście 2020 roku, natomiast jakie będą perturbacje organizacyjne dotyczące, że kogoś nie było na przykład w pracy, ktoś był na zwolnieniu, ktoś na urlopie macierzyńskim i doszedł w trakcie, to takie przypadki będą na przykład rozpatrywane w lutym, to indywidualne, natomiast podwyżka wynagrodzeń dla całej załogi będzie od 1 stycznia. No właśnie chciałam dopytać, czy ta podwyżka jest związana li tylko ze wzrostem płacy minimalnej, czy w ogóle planuje pan wzrosty płac? Płaca minimalna oczywiście zmusza nas do tego, żebyśmy nie doprowadzali do spłaszczenia i do tego, żeby pracownicy naprawdę wybitni, kompetentni nie poczuli się trochę niekomfortowo w takiej sytuacji, że mają mniej, więc po prostu od nas zależy, w jakiej formie i w jakiej kwocie, w wysokości znajdziemy środki na zwiększenie wynagrodzenia dla tych pracowników dobrych, więc myślę, że znaleźliśmy taką formułę. Rada Nadzorcza wstępnie na posiedzeniu w grudniowym zaakceptowała nasz plan rzeczowo-finansowy, w którym między innymi były zawarte środki na wynagrodzenia. Myślę, że pracownicy będą zadowoleni z tych podwyżek. Natomiast ja nie ukrywam tego, że w tej chwili weszło mi z głowy nazwisko ekonomisty, który mówił, ale jestem zdecydowanym zwolennikiem, jestem zresztą absolwentem KUL-u, więc nauka społeczna Kościoła i taka ekonomia społeczna w latach okresie międzywojennym bardzo mi odpowiada i bez takiego monetaryzmu, bez takiego zdecydowanego nacisku na wyniki tylko, natomiast najważniejsze dla mnie podmiotów za dużo powiedziane, ale najistotniejszą rzeczą, którą w firmie dostrzegam, to jest człowiek, jego kompetencje i ktoś właśnie z jednym z ekonomistów powiedział tak, pracodawca niech zadba o pracowników, a już pracownicy zadbają o firmę, więc wychodzę na to. Panie prezesie, są i takie głosy, zwłaszcza prywatnych przedsiębiorców, że wzrost płacy minimalnej spowoduje, że mogą się nie bilansować, że mogą być kłopoty finansowe i że mogą zwalniać kadrę. Co pan na to?
Nie wiem. Ja działam w podobnych warunkach ekonomicznych, natomiast jeżeli jest to, jak pani redaktor mówi, taka dogłębna analiza, to mogę się zastanowić, czy dobrze zostały przygotowane plany rozwoju firmy. Natomiast także wiem, być może, ale to nie pierwszy raz, narażę się środowisku pracodawców. Jednocześnie narzekają, ale z drugiej strony wyjeżdżają dość często, mało inwestują w przedsiębiorstwa. Niektórzy przynajmniej, ja nie generalizuję oczywiście, mają tak źle, a jednocześnie widzę prywatnie, że po prostu jednostka wychodzi do przodu. Natomiast ja mogę powiedzieć tak, to jest pewien problem dla nas pracodawców także, ale widzę, że przy braku zmiany mentalności, na razie przynajmniej, bo my się wszystkiego tego uczymy, no u nas dopiero 30 lat jest demokracji w Polsce, więc myślę, że gdyby nie było takich sztywnych mechanizmów wzrostu wynagrodzenia, to niektórzy pracodawcy nie pomyśleliby nigdy o wzroście wynagrodzenia dla pracowników. Pytają słuchacze, panie prezesie, jaka jest kondycja zakładów mechanicznych w końcówce roku? Dobra, mimo kar umownych, które płacimy, no bo takie się też zdarzają, jak słuchacze wiedzą, u nas jest, bo to jest jedyny zakład w Małopolsce, gdzie jest odbiór i wojskowy, i cywilny, więc mimo tego, że są takie perturbacje, to mogę powiedzieć tak, no w 2016 roku w połowie lipca, kiedy zostałem powołany na prezesa firmy, wartość przychodu była oceniana na 64 miliony, w tej chwili zakończymy ponad 200 za 2019 rok. Zysk, nie chcę mówić, ale będzie to oczywiście powyżej 10 milionów złotych. Te kary umowne, panie prezesie, czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile wynoszą miesięcznie? Nie, to jest już tajemnica przedsiębiorstwa. Natomiast mogę powiedzieć, że... I dokładnie za co? To jest za niedotrzymanie terminowych umów, ale to się wiąże na przykład z tym, że my moglibyśmy realizować produkcję, natomiast tak jak wcześniej powiedziałem, przy odbiorze wojskowym automatycznie, jeżeli są problemy, bo my mamy świadomość tego, w jakim sektorze pracujemy i sfera bezpieczeństwa to jest dla nas bardzo istotna, jeżeli jest podejmowana decyzja o zatrzymaniu produkcji, to automatycznie po prostu nie realizujemy tej produkcji i wtedy ten cykl może być wydłużony. Jest to dla nas trudna sytuacja. Decydenci, minister obrony narodowej, Polska Grupa Zbrojeniowa wie o tym doskonale, że to jest problem dla wielu przedsiębiorstw. Pracujemy wspólnie nad tym, żeby te kary umowne nie były tak dokuczające rozwoju przedsiębiorstw, ponieważ czasem one są niezależne od organizmu. I na pewno zupełnie nie mają wpływu na kondycję finansową. Nie, mają, oczywiście, że mają. W wielu przedsiębiorstwach mają, natomiast my jesteśmy przedsiębiorstwem, który jest oparty na wielu filarach i w chwili, kiedy mamy problem z dostawami terminowymi, to rekompensujemy sobie na przykład eksportem zagranicznym. Pytają słuchacze także, panie prezesie, czemu służą strzały słyszalne wciąż z mechanicznych, zwłaszcza wieczorami w Tarnowie? Na szczęście nie późnymi wieczorami. Nie wiem, pani redaktor, ponieważ ja też niedaleko, ja wcześniej mówiłem, niedaleko mieszkam z zakładów mechanicznych, bo na ulicy Koszyckiej. To są testy broni? Tak, to oczywiście. Bezpieczne? To są bardzo bezpieczne testy broni. Nie zagraża w jakimkolwiek sposób, i chcę jasno powiedzieć, w jakikolwiek sposób. Procedury bezpieczeństwa są u nas podstawowej nie do zmiany i one nie zagrażają w jakikolwiek sposób mieszkańcom, natomiast one mogą być rzeczywiście uciążliwe, ponieważ jest to huk wystrzału, no 12 mm, no to jest broń duża. My nie testujemy tym armat, żeby było jasne. My jesteśmy producentem armat, ale tą broń sprawdzamy na poligonie w Gliwicach. Jedziemy do Gliwic, tutaj są karabiny tylko testowane, więc mogę powiedzieć, tak, ja bardzo jeszcze raz przepraszam i liczę na wyrozumiałość mieszkańców okolicznych, właśnie dzielnicy, w której zakład są, ale także mieszkańców Tarnowa. To, że strzelamy, to świadczy o tym, że firma idzie do przodu, że my się rozwijamy. Natomiast
takie są procedury. Musimy przestrzelić tutaj, jak na przykład jest jakiś garczek, klocek Lego, no trzeba go... Tu jest bardziej niestety trudne do sprawdzenia ta broń i po prostu te wystrzały mogą być uciążliwe, natomiast jasno chcę zadeklarować, nigdy nie strzelamy w niedzielę, bo to jest Dzień Święty Święcić i to jest poza dyskusją. Czasem zdarza nam się w sobotę, natomiast moje zarządzenie mówi o tym, żeby strzelać do godziny, maksymalnie do godziny 18. Jeżeli się będą po godzinie 18 zdarzyć takie przypadki, to proszę o interwencję bezpośrednio do mnie. Mój telefon jest na stronie internetowej, mail, można do mnie pisać i na pewno będę zwracał uwagę na przestrzeganie tych zasad. My nie chcemy być uciążliwi. Jesteśmy jednym z elementów rozwoju miasta Tarnowa. Chcemy być tacy, chcemy być dobrze oceniani i postrzegani przez mieszkańców Tarnowa jako z jednej strony pracodawca, ale z drugiej strony także jak i pewien element. My funkcjonujemy od 102 lat w Tarnowie, więc po prostu chcemy pozostawić dalej dobre wrażenie i korzystne. Nie będzie mnie, nie będzie, ale zakładam, że będą funkcjonować i pewno ten problem zawsze będzie i dlatego bardzo jeszcze raz apeluję o wyrozumiałość. Staramy się maksymalnie ograniczać, natomiast to jest rzeczywiście bardzo ciężko. Mamy sprawdzone oczywiście wysokość decybeli, to jest na bieżąco i monitorowane przez BHP, służby sanitarne i pan prezydent oczywiście jest bardzo aktywny w tym zakresie, bo wsłuchuje się w głos mieszkańców jego służby. To, także to kontrolujemy, nie przekraczamy tych norm bezpieczeństwa, ale one i tak są być może są uciążliwe, za co przepraszam. Jeszcze jedno na koniec, panie prezesie. Wiem, że 11 weteranów Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie z koła numer 11 w Tarnowie odwiedziło zakłady mechaniczne. Jaki był cel tej wizyty? No, w większości ci ludzie testowali kiedyś nasze uzbrojenie, broniąc Polski na misjach zagranicznych. W tej chwili mają świadomość tego, że zakłady są w innym miejscu niż kiedyś, kiedy oni byli czynnymi żołnierzami. Chcieli zapoznać się z produkcją, chcieli zobaczyć, chcieli przetestować nasze uzbrojenie. Ja bardzo sobie cenię tą współpracę nie tylko z tym kołem, ale z wieloma osobami, którzy są zainteresowani tym, jak zakłady mechaniczne funkcjonują. My się spotykamy także i otwieramy swoje podwoje przed szkołami wojskowymi, oczywiście przed ludźmi, którzy mogą w grupach zorganizowanych przyjść. No to nie mogą być z ulicy oczywiście, tylko w jakimś celu po to mają przyjść. My nie zasłaniamy się tajemnicą przedsiębiorstwa czy tajemnicą państwową, bo takich tajemnic w tym przypadku nie ma. Chcemy pokazywać i jak zakłady funkcjonują, po im więcej będzie zrozumienia, dlatego jak zakłady funkcjonują, tym większe będzie zrozumienie do tych problemów, które czasem, tak jak pani redaktor wcześniej zadając mi to pytanie, zauważyła, tą uciążliwość produkcji. Ona jest nieodzowna. Uciążliwość produkcji to testowanie jest nieodzowne ze sferą produkcyjną, którą wykonujemy. Prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, Henryk Łabędź, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani redaktor, wszystkim dziękuję bardzo.